Kursanci na prawo jazdy mogą odetchnąć z ulgą dzięki nowym zasadom egzaminu praktycznego. Dubaj planuje powstanie specjalnej linii Hyperloop umożliwiającej podróż z prędkością prawie 1000 km na godzinę. Zobaczcie też, jak chińscy kierowcy radzą sobie z jazdą na długich światłach. I na koniec temat, który w ubiegłym tygodniu totalnie rozgrzał wyobraźnię internautów, czyli wyniki badań o łóżkowych możliwościach kierowców. Zostańcie z nami do końca, komentujcie, subskrybujcie, zostawiajcie lajki. Ewelina Bukowska, witam i zapraszam na Transinfo. Więcej luzu w egzaminach na prawo jazdy. Od 10 listopada tego roku obowiązują przepisy, które dają instruktorom jazdy nowe uprawnienia. Jeżeli podczas egzaminu na drodze zdarzy się nam błąd, egzaminujący będzie mógł przymknąć na niego oko i pozwolić zdawać dalej. Oczywiście pod warunkiem, że nie będzie to pomyłka, która wywoła duże niebezpieczeństwo na drodze. Jeśli będziemy jechać zbyt szybko, wymusimy pierwszeństwo lub nie przepuścimy pieszych na pasach, egzamin i tak oblejemy, nie ma zmiłuj. Wyprawa z miasta do miasta w specjalnych tubach z prędkością nawet 1000 km na godzinę. Taki scenariusz jest coraz bardziej realny dzięki projektowi Hyperloop. Jego częścią są specjalne moduły dla pasażerów i towarów, które trafiają do specjalnych kapsuł, następnie ruszają w drogę w tubach wiszących nad ziemią. Prędkość jazdy ma być zawrotna 1000 km na godzinę lub szybciej. Wszystko dzięki systemowi turbin, który wykorzysta sprężone powietrze. Jak taki transport może wyglądać w praktyce, pokazano właśnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Między Dubajem i Abu Dhabi za kilka lat ma powstać linia Hyperloop, która skróci czas podróży między tymi miastami z 1,5 godziny do 12 minut. Co ciekawe, odległość między tymi miastami jest niemal identyczna, jak na przykład między Poznaniem a Bydgoszczą. Wyobrażacie sobie zaledwie 12-minutową podróż między nimi? Marzenie! Kierowcy wiedzą, jak bardzo irytujące jest, gdy auta jadące z tyłu używają długich świateł, zwłaszcza gdy nie ma takiej potrzeby. Chińczycy znaleźli na to sposób. Na tylnej szybie samochodu mocują specjalne naklejki. Nie widać ich za dnia. Efekt można dostrzec dopiero po zmroku. Gdy na naklejkę skierujemy mocne światło, wtedy pojawiają się upiorne postaci, kobiety, wampiry i inne straszności. Niektóre naklejki mają też tekst, który przypomina kierowcy z tyłu, aby wyłączył długie światła. Efekt jest mocny i może mocno wystraszyć. Dlatego policja w Chinach ostrzega, że używanie takich naklejek jest niebezpieczne i może prowadzić do wypadków. A czy ty, drogi kierowco, zamontowałbyś taką naklejkę w swoim aucie? Na zakończenie mamy świetną informację dla kierowców z lekką nadwagą. Tureccy naukowcy opublikowali bowiem wyniki raportu, zgodnie z którymi kierowcy z brzuszkami są lepszymi kochankami. Raport poprzedziły 1,5-roczne badania na grupie 200 mężczyzn i analiza ich życia erotycznego. Okazało się, że panowie z tak zwanym brzuszkiem mają w organizmie więcej estradiolu, który pozwala im dłużej oddawać się erotycznym igraszkom. My oczywiście namawiamy do dbania o zdrowie, ale jak widać, pewna nadwaga też ma swoje plusy. Zobaczcie też szybką sondę, w której zapytaliśmy kierowców o ich odczucia. To prawda. Dlaczego? No nie wiem, tak mi się wydaje. Jakie mogą być tego powody? Jak ta kołysce, kobietę kładzie się na brzuch, nie? I wtedy no sama robi robotę, nie? Bo kobiety podobno też to potwierdzają. Nie wiem, musiałbym jakieś kobiety spytać. Albo nią być, no, żeby tak stwierdzić. No, oczywiście. A jakie mogą być tego powody? To znaczy powody, dlaczego są lepszymi kochankami? No to, a czy to wina brzuszka jest, tak? A to nie, to akurat w związku nie widzę. Ja myślałem, że chodzi w ogóle o kierowców jako tako. W ogóle kierowcy są najlepszymi kochankami. Tak, ja właśnie ja tak uważam, że kierowcy są najlepszymi kochankami. A to dlaczego? A dlaczego? No, tutaj, dłuższa rozłąka, no to wiadomo, człowiek je docenia, prawda? Nie mam zdania. Dlaczego? Bo nie mam brzuszka! Zgadzam się. W zupełności, 100%. A dlaczego są lepszymi kochankami? Nie umiem tego określić, ale z własnych autopsji wiem, że na pewno jestem bardzo dobrym kochankiem. Możliwe, wiem, nie jestem kawalerem, więc nie wiem, ale z tego co widzę, to 80% kierowcy ma brzuszki. To zależy od kobiety. Każda jest inna. Czyli zawód na to nie wpływa? Myślę, że chyba nie.
musieli przekonać. Musieliby się przekonać? Wesołym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie Transinfo. Po kolejną dawkę ciekawostek ze świata transportu zapraszamy jak zwykle w przyszłym tygodniu. Subskrybujcie nasz kanał, aby nie ominęła Was premiera kolejnego odcinka. Czekam też na Wasze komentarze. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia.